Cześć kochani, witam Was serdecznie w filmiku, tak jak widzicie po tytule, z tutorialem makijażu ślubnego Oli Kwaśniewskiej. W oryginale ten makijaż wykonała na Oli Agnieszka Chełmońska. Mam nadzieję, że moja wersja przypadnie Wam do gustu, tym bardziej, że jest to makijaż, który w zasadzie każdemu będzie pasował, ponieważ głównie wykorzystane są tu brązy. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć, jak taki makijaż wykonać, to zapraszam Was serdecznie na dalszą część filmu. I tak na buzię nałożyłam już podkład Max Factor Lasting Performance w kolorze 102, ale zmieszałam go z Duraline od Inglota. I taką mieszankę nałożyłam sobie lateksową gąbeczką. Brwi też już mam zrobione. Teraz będziemy kłaść korektor. Biorę sobie teraz korektor z NYXA. HD Photogenic Concealer i ten korektor nakładam sobie. I znowu tą gąbeczką rozprowadzam go sobie. Teraz biorę sobie rozświetlacz z Technic Highlights. Nakładam go sobie trochę na pierzch dłoni. I znowu tą samą gąbeczką nakładam na kościach policzkowych. A odrobinę na grzbiet nosa. Fixing powder. Będę sobie po prostu pudrować twarz. I na początek trochę bazy od NYXA HD High Definition Eyeshadow Base. Zaczynam od cienia z Inglota numer 457 Double Sparkly. Taki pędzelek. Jeszcze raz pokażę ten cień, bo można skorzystać z czymś w tym kolorze, ale w satynie i właśnie bez tych złotych drobinek byłoby lepiej. Ale nie mam podobnego koloru. Tym cieniem mi się dobrze pracuje, dlatego go używam w zasadzie. Następny cień to cień z paletki Oxo Special. Ten tutaj kolor. Tyle, że on tu na kamerze wychodzi bardzo blado, jednak jest bardziej takim ciemnym beżem, aż wpadającym lekko w brąz. Jeszcze raz dokładam tamtego brązu z Inglota. I tak łącząc sobie mniej więcej te cienie. Dobrze, teraz pędzelek do rozcierania i z zewnątrz tutaj rozcieram sobie tamten brąz. Rozterłam sam brąz i dokładam sobie jeszcze raz tego cienia, który poszedł na środek powieki z paletki Oxo Special. I teraz nim rozcieram ten brąz z zewnątrz takimi okrężnymi ruchami. Dobra, teraz na zewnętrzny kącik dokładam sobie cienia z Glazer. To jest taki dosyć ciemny brąz. Jeśli przypomnę sobie numer, bo mam go wyjętego z opakowania, to napiszę Wam pod filmem. Teraz delikatnie sobie rozcieram znowu krawędzie i łączę tutaj cienie.
biorę sobie odrobinę pyłku z BRM Dazzle Me Dust. To jest taki kolor. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze raz, najpierw ten cień z Inglota na dolnej górze. I tak od razu sobie troszeczkę te cienie wyciągamy. Tu jeszcze na dolną powiekę dołożę sobie tego cienia z Glazer. Odrobinę takiego ciemnego brązu z paletki Paraguaya. Teraz znowu to sobie rozcieram te same brzegi. I teraz tak, jeszcze raz paletka Oxo Special, ten najjaśniejszy cień z niej, ta kość słoniowa. Ten cień puchatym pędzelkiem języczkowym klepię sobie delikatnie tutaj na górze. I teraz biorę sobie taki puchaty pędzelek, nabieram sobie trochę tego, jeszcze raz tego samego cienia i sobie jeszcze ładnie tutaj wszystko rozcieram. Teraz beżowy cień od Catrice, składam go najpierw na dolną powiekę. I teraz tutaj. Mam tu jeszcze taki bardzo jasny pyłek. To jest zwykły pyłek z Primarku, w takiej nieporęcznej opakowaniu. I ten pyłek nałożę sobie na rękę. I zaraz będę nakładać na busie. Dobrze, i teraz będę sobie używać tego satynowego cienia z paletki Diora. Takiej kości słoniowej. I ten cień też satynowy daję sobie tutaj pod łuk brwiowy, na łuk brwiowy, pod brew. Teraz biorę jakikolwiek ciemny cień, zagęszczę sobie linię rzęs i po prostu sobie wpycham tam między rzęsy cień. Ten makijaż mniej więcej mam dostosowany do kształtu swojego oka. Chodzi o to, żeby bardzo delikatnie wyciągnąć w tą stronę. I teraz będziemy malować kreskę eyelinerem. Dobra, na szybkości dziabią tą kreskę. Dobra, mam tu taką wyciągniętą kreskę. Ja ją rysuję tak. Możecie ją narysować bardziej prosto.
Ja mam tutaj dużo załamań na oku, więc ona po prostu musi tak przebiegać, tak czy owak. Na wnętrze oka kredka cielista z PZE. Teraz wytuszuję rzęsy, dokleję i za chwilę do Was wrócę. I tak z rzęsami jest tak. Okej, najpierw róż od Ingrid. Będę używać, mieszać między sobą te kolory. To jest róż numer 08. I teraz Face Contour Kit od Slicka, matowy brown i bardzo delikatnie konturuję sobie twarz. Na usta najpierw pomadka z Essence 52 in the Nude. I błyszczek z Catrice w takim brzoskwiniowym kolorze. Okej, to już cały makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do każdego tak naprawdę kształtu oka można troszeczkę ten makijaż zmodyfikować, dopasować i naprawdę każde oko będzie w nim fajnie wyglądało. Podzielcie się ze mną swoją opinią i do zobaczenia w następnym wideo. Pa!